Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online To jest w którym porozmawiamy sobie o tym, że Rockstar wprowadził zmiany do GTA Zmiany w postaci takiego cichego patcha powiedzmy Tak to nazwijmy, czyli jest gra naprawiana, a ty nie musisz nic kompletnie pobierać I dlatego Rockstar też za bardzo tego nie komunikuje, społeczność musi sama odkrywać te zmiany No i społeczność odkryła, no i w tym odcinku sobie o tych zmianach pogadamy Dużo się zmieniło, naprawdę bardzo dużo Już taką zajawkę tego co właśnie Rockstar zrobił, dałem wam wczoraj w postaci filmiku o 11 darmowych pojazdach, a teraz powiedzmy, że to jest kontynuacja tamtego materiału. Więc łapka w górę, subie te sprawy, też to są rzeczy mile widziane, a my teraz sobie zaczynamy. Więc zaczniemy sobie właśnie od tego, że Rockstar naprawił błąd z nagrodami dla powracających graczy. I tutaj właśnie jest problem, że no nie do końca, bo naprawili to w ten sposób, że teraz to ma po prostu każdy. Każda osoba, która gra w GTA jest powracającym graczem. Co to daje? Na przykład to, że masz właśnie 11 darmowych pojazdów. Są tam pojazdy słabe, typu Dodo albo Kraken, komu to potrzebne, ale są oczywiście pojazdy, które są świetne, na przykład Dev, bardzo fajny pojazd, wytrzymuje nawet jedną rakietę. Bardzo fajna sprawa. Na przykład mamy też dominatora Pisswasser z Afriko. Jest to najszybszy mastercard w grze. Więc fajnie, że duża część społeczności teraz to będzie mieć. Szkoda, kurde, że nie da się zdjąć tego oznaczenia Pisswassera, no ale... Z drugiej strony nie bez powodu nazywa się on dominator piswasser, prawda? Dobra, więc to mamy załatwione. Wbijecie do gierki, nie wiem czy Rockstar to kurde naprawi. Jeszcze bardziej, że nam to zabierze. Raczej nie, ale lepiej się dla pewności pośpieszyć. Macie tam jeszcze content w fabule, jako powracających graczy przed wyścigi pojazdów seryjnych, jakoś tak one się nazywają, nowe znajdźki, ale co najważniejsze moim zdaniem, opcje kupienia railguna. to jest chyba najfajniejsza rzecz. I jak chcecie więcej o tym poczytać, to zostawiam wam link w opisie. A my wracamy sobie teraz do GTA Online, został załatany jakiś błąd z wyścigami ulicznymi, akurat nie mam pojęcia o co tu chodzi, Koronas, z tego co wiem, chodzi tutaj o te żółte kółeczka, ale solo lobby, wyścigi, tego nie da się nawet odpalić, ale jakiś błąd został naprawiony. Jak wiecie o co chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Kolejna rzecz jest ważniejsza. Został naprawiony błąd, który nie pozwalał wam modyfikować pojazdów, y, tych klientów w waszym warsztacie. I to jest zajebiste, w końcu zostało to naprawione, bo to strasznie mnie irytowało, że podchodzę do samochodu, no i nie mogę tunigować, no come on. Teraz w końcu jest to naprawione, nie będzie ten błąd się już teraz pojawiał, mam taką nadzieję przynajmniej. Lecimy sobie dalej. Został zabatany glitch na reputację. I to jest pewnie rzecz, która dużo osób zasmuci, bo wiem, że ludzie z tego korzystali. Ja akurat. Kurde, troszeczkę się irytowałem, że ja napierdzielam te kółka cały czas. A ktoś sobie robi tego glitcha i ma to w 5 sekund, a ja jeżdżę ponad 2 minuty. Ale dobra, wracając. Znaczy polegał ten glitch? Glitch polegał na tym, że jeżeli w odpowiednim sposób się anulowało ten wyścig, to. Ta druga osoba dostawała tak, jakby ten tryb od razu wygrała w 5 sekund zamiast jeździć, właśnie te 2 minuty, i to można było cały czas spamować bez żadnych cooldownów. I dzięki temu ludzie bardzo szybko zyskiwali, właśnie tą reputację. No i teraz już tego robić nie mogą, bo zostało to spaczowane. Ale powiem wam taką rzecz, jeżeli chodzi o reputację, jeszcze że kurde, wbrew pozorom, nie jest to aż tak trudne, żeby tą reputację wbijać. Legitnie, i będzie o tym materiał niedługo, już jeden był w sumie. Wszystkie rzeczy, które tam powiedziałem, są prawdziwe i warto sobie ten film zobaczyć. I podziękuję Wam go w karcie. Ale sprawa jest taka, że teraz mam jeszcze bardziej dokładne dane, chyba już wszystko wiem o tej reputacji i stworzę Wam mega film. Ale właśnie, żeby on był fajny, przejrzysty, to chcę to Wam dać w takich różnych tabelkach. I problem jest taki, że niby mam te tabelki, gdzie wszystkie dane są, ale one są w Excelu, paskudne. I teraz po prostu szukam jakiejś osoby, która pomoże mi jakieś estetyczne tabelki stworzyć. Jedna osoba się zadeklarowała, że może mi pomóc, ale ona dopiero 30 będzie mogła to robić. A jeżeli po prostu ktoś z Was umie robić estetyczne tabelki i chce mi pomóc, żeby ten materiał powstał szybciej, no to może się do mnie zgłosić na Discordzie. Dobra, ogłoszenia parafialne za nami, wracamy do zmian. Zmiana jest taka, że został naprawiony glitch, który pozwalał wyjmować bronię w klubie samochodowym, a także został spoczywany glitch... Z windą w kasynie. Sprawdziłem na YouTubie i to jest jakiś glitch, który pozwalał chyba zakładać koła od bolidów do różnych innych pojazdów. Ale czemu akurat Winda było od tego potrzebna, to nie mam absolutnie pojęcia, ale jeżeli ktoś z was glitchuje no to po prostu teraz już wie, że ten sposób z windą już nie działa. Pewnie tacy też są na tym kanale. No i cóż, tyle jeżeli chodzi o ten materiał, więc ja się z wami proszę Państwa żegnam. 7 rap przejść! Elo!